piątek Sejm przyjmował ustawę budżetową na bieżący rok. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili poprawki. Poprawki, które miały na celu wsparcie inwestycji. Tych inwestycji, które miasto stołeczne Warszawa realizuje. Przede wszystkim budowy warszawskiego metra. Przed głosowaniem zwróciłem się do posłów Platformy Obywatelskiej z prośbą o wsparcie w głosowaniu tych poprawek, które miały służyć Warszawie. Niestety, posłowie Platformy Obywatelskiej, również ci wybrani z Warszawy, postanowili zagłosować przeciwko Warszawie. Pan premier podjął decyzję o tym, że nadal jest to dla niego tylko hotel, lotnisko i boisko.